Ja do nich mówię. Panowie, po tym, coście powiedzieli, ja po prostu mogę powiedzieć, dziękujcie Bogu, że nie mam broni, bo już bylibyście trupami. Bo to jest zdrada. Ten śmieć żydowski na polskiej ziemi, mówiący piękną polską mową, ubrany jak z żurnala, ta świnia mi proponuje pieniądze, tylko bądź łajdakiem wobec Polaków i Polski. Ale proszę Państwa, ja z tym poszedłem na komisariat. Było 4 policjantów. A był to rok 2001. Pierwszy raz. Proszę Państwa, i rozmawiam z nimi. Czemu policjant dalej? Ja skończyłem, a oni niemowami się stali. Żaden się nie odzywa, nic nie mówi. Ja stoję, ja spalam na komisariacie. I myślę sobie, ty spieprzaj, bo cię kurwa zamknął i nie będziesz wiedział nawet, dlaczego cię zamknęli, bo oni ci tego nie powiedzą, że jesteś patriotą polskim, a my służymy Żydom na polskiej ziemi. Proszę Państwa, wyszedłem z komisariatu bez słowa. Oni nic nie powiedzieli, ja już więcej nic nie powiedziałem. Na drugi dzień poszedłem na prokuraturę w Gdańsku. Rozmawiam z prokuratorem. Dopóki mu nie opowiedziałem wszystkiego, rozmawiał ze mną pięknie, piękną polską mową. Jak mu powiedziałem, z czym przyszedłem, za nie mówił. Wyszedłem z prokuratury, znowuż bez niczego. Proszę Państwa, ja piszę na internecie. Jaka ty jesteś Polsko i komu służysz? Najtrudniej być Polką i Polakiem, jak już powiedziałem, na polskiej ziemi. Bądź łajdakiem, masz pełne prawo obywatelstwa, pluj na Polaków i Polskę, bardzo dobrze. Za antysemityzm, za patriotyzm, za antysemityzm będziesz nagradzany? Nie, źle to mówię. Za antypolonizm będziesz nagradzany, za antysemityzm będziesz karany. Oto Polska właśnie. Popełnisz samobójstwo. Proszę Państwa, tak, tak. Okazuje się, proszę Państwa, nie jest łatwo być Polakiem. To jest ciężki kawałek losu, ale proszę Państwa, nie ma takiej ceny i nikt nie ma prawa powiedzieć mi inaczej. Zapłacić nawet życiem, ale Polskę musimy oczyścić z Niemców, Ruskich i Żydów. Inaczej Polska zginie, bo ci łajdacy nie dadzą nam żyć w pokoju, w kulturze. Brawo! Jeszcze żyją. I agentów i komunistów. Agentów i komunistów. To się mówi szabę zgojów teraz. Mój drogi, ale pytanie. Kto jest tym agentem i komunistą? Bo ja nie znam ani komunistów, a agenta to po prostu nawet IPN kryje. Zgadza się. Ale proszę Państwa, tak jak powiedziałem, ja jestem szczęśliwy, że jestem na marszach co roku 11 listopada w Warszawie. I proszę Państwa, nieważne, że czasami jadę zapożyczone pieniądze albo za wyżebrane, bo proszę Państwa, nieraz nie mam za co jechać. Bo proszę Państwa, jak opłacić za mieszkanie, choć mieszkam gorzej jak w chlewie? Bo Adamowicz mnie tak kochał, jak i ja jego. Myśmy mieli do siebie wzajemną, patologiczną miłość. A to podobno dobrze, że pan chce. Świętym zostanie. W każdym razie, drodzy Państwo, nie mamy prawa spocząć na laurach żadnych. Dopóki Bozia nam daje zdrowie, my musimy dać ojczyźnie, jak zajdzie potrzeba, krew i życie. Tak jak oddali to mój ojciec, mój dziadek, moi wujkowie, moja matka, która była w obozie. Proszę Państwa, a ja w 2009 roku byłem tak bardzo groźnym, psychicznie chorym, że lekarze, psychiatrzy stwierdzili, wariat i nie rokuje żadnej poprawy, a jedynie będzie się coraz bardziej rozwijać jego choroba i będzie zagrożeniem dla Polaków.
Dzięki Bogu 2019, ja nie biorę leków, nie leczyłem się, nie miałem chorych w rodzinie, czyli łajdakami i chorymi psychicznie są psychiatrzy. On oszukał te 10 milionów. Pamiątkowe zdjęcie. Razem z panem Piotrem Rybakiem teraz stoimy tutaj. Będzie dobrze. Będą wszyscy zadowoleni. Tam ostatni 5 osób, ale one dołączą te osoby do nas, a my już formujmy tutaj szyk. Czy bramą gdzie było, nie? Teodorze, o jaką Polskę ty walczyłeś? Ja jestem Polskiej, kochany. No po prostu. Nie, nie, pięć osób. Nie, czekamy tutaj, bo chcemy zdjęcie. Dziękuję ci, bo wiem, że jesteś jednym z organizatorów. Dziękuję ci, że... A ja panu dziękuję za ten wyjazd. Stajmy tutaj trochę w tą, trochę w tą. Dobrze fotografowi z tamtej strony. Pod słynną bramą. Tak, pod słynną bramą. Wstawać, ja musiałem. To mogłem to puścić. Dorota, chodź, chodź. Stanie na jak to robicie? Nie wiem pani. No dobrze, dobrze. Doku, no to organizujcie się. Dobrze. Przejdźcie wszyscy z tej strony, flaga zostaje tutaj. Jeszcze w tamtą stronę i zrobimy fajne poty. Że jest nas tutaj tak dużo. Przejdźcie z tej strony. Do pięcia. To musimy poczekać. Musimy poczekać. Chodźcie wszyscy. Piotrek, chodź do nas. Tu jestem. O, drugi taki łysy. To większe, żeby widać. Tak, z przodu. Więcej? Chodźcie jeszcze dalej. Wszyscy do wspólnego zdjęcia, bo my jesteśmy tutaj. Okiem kamerzysty. Hej, pomachajmy sobie. No, ja bym młodego chciała. I tak z flagą, jeśli pan by mógł tam. O, właśnie tak, przez flagę robić foty. Bardzo dobrze. Idziemy dalej, dziękuję. Nie, 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 nie. Jeszcze? Jeszcze tam jeszcze są. Było. Jeszcze 10 osób. Dobrze, tu idziemy. Pod 11? Tak. Piotrek. To idziemy. Panowie, jak mogę delikatnie, żebyśmy z zdjęciami. Ja z takim porządek, skromnym nie? Bukiecikiem dla oglądających. Nie, nie, czekamy Piotr. Taki skromny bukiecik. Ale jednak. Idziemy. Wszyscy są? Wszyscy są? Wszyscy? To ruszamy. Co, jak ja jestem, to wszyscy. Prawda. To ruszamy. Oczywiście. Andrzej, w szeregu jednym razem. Emocjonalnie przeżywać.
Ja? Nie bądź zazdrosny, coś ty. Uwaga. Coś się przed chwilą internet posypał, nie wiem jak tykanka mała, ale jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Już nie odpinam tyczki. Jedziemy. Tak, i to jest tutaj obóz. Filmują nas, my filmujemy ich. Wszyscy się filmują, wszyscy są zadowoleni. Zdrowy jak na razie. Idziemy. Idziemy spokojnie. Jest nas tutaj ze 120 osób. Tyle wpuścili. I tyle jest nas. O, Spidermany też są tutaj, widzę. Ci reporterzy? No nie wiem, no nie mają na czołach nic napisane, plakietek nie mają. Ale pewnie obstawiam, że jeden z Mossadu będzie na pewno. Który nie wiadomo. No muszą nas filmować. Muszą sobie kartoteki pozakładać. Nie, tak poważnie to nie wiem. Bez identyfikatorów panowie reporterzy nie mają. Mijamy tutaj kolejne baraki obozowe. Krankenbau. Nie wiem co to jest po niemiecku. No w każdym razie jak na polski obóz, to dziwnie brzmiące słowa są dziwne, bo jakieś nie po polsku są te słowa. Ja nie potrafię, nie znam tych słów. W słowniku języka polskiego ich nie zauważyłem. Polski obóz, ale Ekspozycja. Belgia, okupacja, deportacje. Karl Auschwitz. Dlatego takie ogłoszenia stosują. Idziemy, mijamy kolejne bloki. Idziemy pod ścianę śmierci. Pod ścianę straceń. Tu mamy blok, ekspozycja narodowa. Prześladowanie i deportacja Żydów z Holandii w latach 40-45. Dziwne, że w latach 40-45 trzeba będzie szukać zdjęć w izraelskich gazetach. No tak, pewnie tak. To się od razu okaże, który to robił, pamiętajcie, ujęcia. No to będzie wiadomo, kto robił i kto skąd jest, tak? No, ja mówię, oni filmują nas, my ich. I tak to jest, wszyscy są sfilmowani w tym momencie. Poważnie? Jest nas trochę, tak, ludzi troszkę idzie. Z bólami, ale żeśmy dojechali. Masę kontroli, masę zatrzymań na autostradzie, ale dotarliśmy. Daj Boże, żebyśmy też wrócili szczęśliwie
bez jakichkolwiek perturbacji. Idziemy pod ścianę straceń. Złożyć kwiaty. I tu, że tak powiem, oddam telefon zaprzyjaźnionej osobie, jeśli będzie miała na to ochotę, żeby swoją wiązankę, żebym mógł, że tak powiem, ją położyć. Także tutaj widzimy. Robercik, a będziesz tak dobry i będziesz trzymał ten telefon, jak ja to położę? Tak? Proszę, trzymaj z powerbankiem razem. Na żywo. No to stop. Jednak cały czas na kolanach, który się da. Tak. Proszę Państwa, proponuję czapki z głów, żeby się godna postawa śpiewany hymn Rzeczpospolitej, hymn najjaśniejszej naszej ojczyzny. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, to nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz
się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Warte, będzie Polakami. Dam na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Obrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czerneński do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Ojciec do swej wasi mówi zapłakany, słuchaj jedno, bo no nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. A światło Twojego Jezusa niechaj Ci świeci. Amen. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie razem dać Panie, a światło Twojego Jezusa niechaj świeci. Niechaj odpoczywają w pokoju. Amen. Jezu Król Polski, żyć ziemi, skąd nasz ruch, nie damy poprzeć mowy. Polski naród, polski lud, królewski wszechgwiazdowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Ostatniej kropli żył, bronić będziemy ducha, aż się ostatnie kropli pył, krzyża wskazanie ducha. Święto nam będzie każdy duch, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nam twarz, idzie ci nam Germanin, o zemsty stanie, Bóg jest nasz, Bóg będzie nam Germanin. Odzyska ziemię, dziadu, wnuk, tak nam dopomóż Bóg.
sprawy, nie ten wynik. Polsko-niemiecko-izraelski. Tylko, że co jest na samej górze? No Izrael jest na górze. Tak samo co to było na samej górze? No my jesteśmy na samej górze. Słuszna uwaga. Nie, szybka reakcja na sekundę. Nie, no jak? Nie mieliby jak. Ale są na samym przodzie za to. A ja jak zapamię, to będę na nawet jem. Bardzo proszę, to już niedługo, już są ostatnie podróże. Powinniśmy tam też pójść, dlatego że w 15 jest ekspozycja, a w baraku 11 jest święty Maksymiliana Kolbe i jest tam po skutkach z drugiej strony miejsce poświęcone bilet. Jeżeli nam pozwolą, wchodzimy. Obróćmy się w tej chwili i wychodzimy. No wolność się nie zebrze, wolność się bierze. Może jeszcze może jedno sobie. Cześć i chwała bohaterom! 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 Marian, chodź szybko zrobić. Czaru! Zrób mi to zdjęcie. Dzięki przytomności naszej koleżanki tutaj z Gdańska, nasza wiązanka na najwyższym punkcie. A wieńce jako pierwsze. Za rok będzie nas więcej. Dziwnie podejrzani ludzie z kamerami w rękach. No, ale ten, co filmuje tam ze schodów, to kto to był? No właśnie. Jak nikt nie ma pojęcia, kto to jest, to na pewno wiadomo, kto to jest. Czyli w myśl nowych zasad, jak nie ma dowodów, to znaczy, że są dowody. Tak, chodzi o tego, co tam jak szliśmy, to wszedł i się schował nagle do tego? Tylko nie wiem, dlaczego policja za nami zlazła. Przecież manifestacja nasza zgromadzenia się rozwiązała tam na parkingu. To po co oni za nami przyszli? Wiadomo jak jest. I chyba nie dziwi. Aha! Dokładnie tak. Policja nam towarzyszyła tylko i wyłącznie dlatego, pomimo zakończonej, że tak powiem, zgłoszonej demonstracji, policja, która nas tam ochraniała, weszła z nami również na teren obozu, na teren muzeum, przepraszam, w ramach ochraniania nas dalszego, żeby nas Żydzi nie pobili. No to jest słuszna uwaga. Jak widać, nikogo nie pobili, czyli policja spełniła swoje zadanie. Nas było dużo. A, więcej nas było, tak? Tym razem. Będzie nas jeszcze więcej, spokojnie. O to chodzi. Będzie nas jeszcze więcej. Teraz idziemy do bloku 15, poświęconego, że tak powiem, Polakom, polski blok. Jeżeli nas wpuszczą na blok numer 11, poświęcony Witoldowi Pileckiemu. Nie będę wam tłumaczył teraz tutaj na live, kto to był Witold Pilecki, bo to chyba każdy powinien wiedzieć. A jeżeli nie wie, no to wujek Google szybciutko mu podpowie. Oj, czuję, że rymuje. Tak, idziemy. To uważam, że to jest miłe, a nie miłe. No i tyle by było. A ten wieniec gdzie będzie? Po 15. Aha, dobrze.
No, muszę was zmartwić. Tak jak powiedziałem, idziemy na blok 15, później się nas puszczą na blok 11. Nie puszczą. I ja... No jak nas puszczą? Nie, każdy indywidualnie może. Aha, no w każdym razie ja transmisję live już kończę, bo no mój marny, zresztą niemiecki powerbank, no niestety odmawia już posłuszeństwa. Nie wiem, czy wszystko co niemieckie musi być takie liche. Dobra, także wyłączam się, muszę zaoszczędzić baterię na kontakt z rodziną. Także pozdrawiam.